Cześć, witajcie wszyscy, ja jestem Bartek i mam 14 lat, a dziś pokażę wam relację z najlepszego obozu, na jakim kiedykolwiek byłem, czyli z rzymskich wakacji organizowanych przez Biuro Podróży Fan Club. Ale już bez przedłużania, lećmy w podróż! Takim więc sposobem ruszyliśmy w drogę z Warszawy. Spędziliśmy 17 godzin w luksusowym autokarze, przemierzając ponad 1000 km, by finalnie przenocować w uroczej miejscowości Tarvisio, położonej w Alpach. Kolejnego dnia z samego rana pełni sił ruszyliśmy w stronę Wenecji, znanego ze swego nieziemskiego uroku miasta położonego na Morzu Adriatyckim. Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy na placu Świętego Marka. Zobaczyliśmy Pałac Dożów, Most Westchnień, Kanał Le Grande oraz położony nad nim Most Rialto, a także odbyliśmy spacer pięknymi weneckimi uliczkami. Następnego dnia zwiedzanie rozpoczęliśmy od Florencji, położonego u stóp Apeninów, miasta będącego stolicą regionu Włoch zwanego Toskanią, pełniącego dawniej funkcję stolicy Włoch. Udało nam się zobaczyć potężną katedrę Santa Maria del Fiore, dzwonnicę Giotta, bazylikę Santa Croce, plac Piazza della Signoria, baptysterium San Giovanni oraz najstarszy z florenckich mostów, czyli Most Złotników. Moją uwagę we Florencji zwróciły wszechobecne piękne rzeźby, które zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Tego samego dnia odwiedziliśmy również Pizę, gdzie zwiedziliśmy uroczą romańską katedrę oraz znaną chyba każdemu krzywą wieżę. Kolejne 6 dni minęło nam bardzo przyjemnie. Mieszkaliśmy w urokliwej, nadmorskiej dzielnicy Rzymu zwanej Ostią. Odbyliśmy dwie wycieczki autokarowe do centrum Rzymu. Podczas pierwszej z nich zwiedzaliśmy starożytną część miasta, czyli ogromne koloseum uznawane za jeden z 7 cudów świata, fora cesarskie, forum romanum, kapitol oraz plac wenecki. Na kolejnej z wycieczek udało nam się zaś odwiedzić schody hiszpańskie, słynną Fontannę di Trevi, Panteon, a także plac Navona z cudną fontanną czterech rzek. Potem ruszyliśmy w kierunku Zamku Świętego Anioła, a następnie placu i Bazyliki Świętego Piotra położonych w Stolicy Apostolskiej, Watykanie. Resztę naszego pobytu spędziliśmy jak na takich typowych wczasach, czyli opalając się na pięknej plaży wulkanicznej, zażywając kąpieli w ciepłym Morzu Tyreńskim oraz basenie, a także biorąc udział w różnego rodzaju zabawach organizowanych przez opiekunów oraz dyskotekach. Podsumowując, czy warto było jechać na obóz? Oczywiście, że warto. Opiekunowie byli niezwykle wyrozumiali, towarzystwo było miłe, zwiedziliśmy naprawdę dużo, ale mimo to był czas na odpoczynek, a kuchnia włoska po prostu mniam. No i to właśnie sprawiło, że mój wyjazd był bardzo udany i z pewnością wybiorę się na jakiś obóz za rok. Także to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i życzę wam miłego dnia. Cześć!